że nie wiecie, ale w komplecie razem z budynkiem teatru przejmuje zawsze nowy dyrektor. Oprócz rachunków i faktur, opowiadania, co od zarania dziejów w tych murach krążą, one nas wszystkich twórców i widzów magiczną nitką wiążą. O bajce, o fajce, przez kota parolej, o księciu, co biedną dziewczynę za żonę wziął, mimo innych dworu rad. I o tym, jak dawniej kręcił się świat, o sztukach, perukach i innych dziwadłach, o lożach, lornetkach, aktorce, co kradła serce każdego widza. Lecz dzisiejszy teatr to już inna rzecz. Legenda głosi, że kto poprosi i kto się dobrze przysłucha, pozna persony ściśle strzeżone, niech tylko nadstawi ucha. Same o sobie, w pierwszej osobie historie będą plotły duchy teatru, dawni mieszkańcy, łapcie ich czar ulotny. O bajce, o fajce, przez kota palonej, o księciu, co biedną dziewczynę za żonę wziął, mimo innych.